Cześć, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowej sesji z Crasha Bandicoot The Wrath of Cortex. Tak jest, wracamy sobie z The Wrath of Cortex do tej serii, która została jakiś czas temu rozpoczęta na kanale, która bardzo ciekawy sposób jest przeze mnie prowadzona oraz wcale co dwie sekundy staram się nie narzekać na temat tej oto gierki, ponieważ często logika niektórych poziomów, jak i same poziomy, po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji. No i cóż, dzisiaj nie będzie tutaj ciekawostek żadnych ani nic, ponieważ dzisiaj skupiamy się na reliktach. Tak jest. Zadecydowaliście, w sumie ja też zadecydowałem, ale wy po części też chcieliście zobaczyć odcinek z reliktami, jak to mniej więcej wygląda, bo moja stara seria wygląda następująco, że te relikty robiłem jakby sobie poza nagrywaniem i potem przechodziłem do 6 warp roomu. O nie, kurde, nie chciałem tutaj, halo. Proszę mi stąd wyjść, i tak mamy tutaj wszystko zablokowane. Swoją drogą, jak widzicie, jest kamerka, pojawiła się. Na pewno jesteście ciekawi, jak ja to zrobiłem. Otóż nagrywam teraz gameplay OBS-em. Przechwyciłem sobie wszystko recentralem, ale jakby gameplay nagrywam OBS-em z tego względu, że jednak gry z PS2 ogólnie w PS2 nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o takie nagrywanie sobie z OBS-a. Nie wiem jak inne gierki, ale PS2 raczej tego problemu nie ma. No ogólnie w sensie gry z PS2, bo gry z PS3 raczej będą miały problem i z PS4 też. O to mi bardziej chodziło. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zabieramy się od dupy strony, czyli zabieramy się od tego warp rooma, ponieważ tutaj są takie drętwe poziomy, których nie lubię strasznie robić te relikty, nie będę tego ukrywał. I myślę, że zajmiemy się na początku za Cortex Vortex. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w poziomie Cortex Vortex. I teraz tak, plan na ten odcinek z reliktów jest następujący. Będziemy się skupiali na reliktach złotych i platynowych. Szafirowe kompletnie olewamy, więc będziemy robili jak najlepiej te czasówki, więc rozpocznijmy. I tak wiem, że za dużo słowa więc w jednym zdaniu, więc no. I już zaczynamy perfekcyjnie ten poziom, bardzo dobrze, o to chodziło. Tak właśnie te czasówki będą wyglądały. O, i przy okazji tutaj sobie życie straciłem, no bo czemu by nie? No i tutaj jeszcze wleciałem w prądzik. Tak, to jest w sumie taki doelektryzowane coś. Nie wiem, jak to się szczerze nazywa, ale ja to nazywam elektryczny po prostu prąd. I tak, wiem, że z reguły prąd jest elektryczny, ale tu mi bardziej chodzi o to, że no nie wiem, raczej nie nazwę tego pałka, która jest naelektryzowana, chociaż jakby zostawiam to dla takiej indywidualnej interpretacji, co to jest. Nie powiem, że nie, ale nie lubię strasznie robić tego poziomu na czasówki, między innymi z tego względu, że kamera jest tutaj dla mnie taka. Ja nie lubię generalnie robić poziomów, gdzie jakby biegniemy w stronę ekranu, bo to są szczerze takie bardzo dziwne poziomy. Znaczy, lubię je robić, jakbym miał robić je tylko na kryształ i na klejnot, ale jeśli chodzi natomiast, o, i tutaj jak widzicie, mogę sobie biegać po dziurze, przed chwilą było zresztą. I nie lubię po prostu tych poziomów robić jakby na czasówki. O, bo widzicie, takie rzeczy się po prostu dzieją. Ja coś sądzę, że dzisiejsza sesja będzie dosyć długawa. Chcę z tego zrobić jakby jeden długi odcinek, ale podejrzewam, że moje plany pójdą, że tak powiem, do śmietnika, bo prawdopodobnie ten odcinek będzie trwał ponad 2 godziny. Coś tak mi się wydaje. No chyba, że zrobię takie 2 odcinki po godzinie, tak też może być. Ale jak już wspominałem, dzisiaj nie będzie żadnych ciekawostek ani nic, po prostu dzisiaj będzie takie oto granie, nie? No bo na dobrą sprawę, poza reliktami dzisiaj nic nie będziemy robić. I dobra, słuchajcie, za dużo razy widzicie, jak ja stoję w jednym miejscu. Teraz będzie po prostu edyt. Dobra, omijamy sobie tego gostka. Super, wszystko fajnie. I widzicie, to jest najgorsze, co może się wydarzyć, ponieważ tu trzeba jakby wyczuć, kiedy ta platforma idzie do góry, a kiedy nie. I to jest straszne.
Co jest? O, super, 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 udało się. Wow. O, super, super, dobra, jesteśmy dalej. Udało się. Nie, kurde, dlaczego w tym miejscu? Ja pi... To jest... Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Ja pierdzielę, nawet nie wiecie, ile ja miałem prób! Jezus Maria, jak ja nienawidzę... Te bramki są tak posrane, że to jest naprawdę... przegięcie pały, nie? Serio, to jest tak triggerujące. Wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. A jeżeli ktoś myśli, że o, to jest takie proste, to niech sobie sam teraz zagra. Niech spróbuje uniknąć tych elektrycznych bramek, to zobaczymy, czy wszyscy będą tacy mądrzy. I widzicie, i teraz na przykład dużo czasu tracę na tym, że ja muszę czekać na te. Jest tak triggerujące, dlatego ja tych poziomów nie lubię robić na relikty, nie? Te poziomy mają jakby za dużo takich... One są bardzo przesadzone, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, jak dla mnie. I widzicie, i nagle... Jak ja mam tego uniknąć? Slajdem nawet się nie da. Bez sensu jest. Powiem wam tak, ja stąd wychodzę. No dobra, Cortex Vortex może nie był do końca przemyślanym poziomem, żeby zacząć jakkolwiek robić relikty. Powiem wam szczerze, że może sobie go zostawię na kiedy indziej. Nadszedł czas na Crate Balls of Fire. No, zróbmy ten poziom, może tu pójdzie nam lepiej. Skąd nagle taka nagła zmiana zdania, że hej, zamiast robić Cortex Vortex, robimy ten poziom? Otóż dlatego, że Cortex Vortex nie lubię bardzo robić na czasówki, to jest raz, a dwa, jak widzieliście, nie mogłem w ogóle z początku poziomu wyjść, więc wolę zrobić poziom, który nie jestem chyba nawet w stanie zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, ale ile jest w tym prawdy, tego nawet sam ja nie wiem. Chociaż, mówię, bardzo nie lubię tutaj tych siatek. To jest w ogóle tak posrana mechanika na tych siatkach, że to jest przegięcie pały. O, kurde, widzicie? Ale doskoczyłbym, tylko kurde, źle to rozegrałem. To była już głupota. Kurde, nie zauważyłem tego. Ja pierdolę. No znowu to samo, on się puszcza, kurde. Dobra, jestem z powrotem, moi drodzy. Jeszcze jako tako idzie w tym poziomie, przynajmniej jesteśmy dalej niż w takim Cortex Vortex. Tutaj na pałę trochę będę już biegł. I teraz uciekamy przed ogniem, który chce nam zrobić przyjemność. Wiecie, no bo na dobrą sprawę Crash lubi, jak jest mu gorąco w jego czułe punkty. Crash po prostu uwielbia coś takiego. Dla Crasha to jest sama frajda, sama przyjemność. I to jest... To... Ja nawet tego słowami nie jestem w stanie opisać. Ja nienawidzę tych robotów. Po prostu... Wow! Wiecie, co jest najgorsze? Właśnie czekanie na te tutaj platformy. To jest najgorsze, co może być, ponieważ one w sumie, kiedy chcesz skoczyć, to one zawsze się muszą jakby na dół położyć, nie? Wiecie, o co chodzi. I tutaj zawsze jakoś ten... Znaczy, w tamtej sekwencji zawsze jakoś maskę tracę, nie wiem czemu. Albo za bardzo raszuję, albo po prostu faktycznie jest to słabo zrobione. Te robociki to w ogóle mogą sobie, wiecie, w dupę się codziennie pocałować. A zapomniałem, nie potrafię, bo są robotami. Haha! No, teraz poświęciłem aku aków w imię nauki.
na błędach, of course. Ale mamy drugiego Aku. Miałbym teraz nietykalność, no ale jakby nie mogę mieć wszystkiego. Tutaj pewnie były skrzynki z trójkami. Tak mi się wydaje. Ile w tym prawdy, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem tylko, że na 100% ominąłem dużo skrzyneczek. O, i tutaj ten ogień jakby niszczy skrzynki czasowe też, ale czas się nam jakby nie wlicza, więc muszę tutaj kontrolować to. Nie chciałbym tutaj bardzo szafira. Jeżeli okazuje się, że zdobędę szafir, to tą czasówkę wyjątkowo zrobię poza anteną, ponieważ nie chcę jakby w nieskończoność powtarzać jednego poziomu, wiecie o co chodzi. W przypadku Cortex Vortex może go jeszcze pokażę dzisiaj, ale to jest takie może, bo naprawdę ten poziom bardzo sprawia mi, no, złość. Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Dobra, mamy końcówkę. Jaki czas? To jest platyna? To, tak? Dobrze widzę? Chyba tak. Aż się podpiszę i zobaczymy, jaki to jest relikt. Jestem bardzo ciekaw. Jeżeli to jest platyna, no to jestem zarąbiście zadowolony, nie? Ta, to chyba jest platyna. Jo, to jest platyna. Jest! Najlepiej, kurde, najlepiej. Dobra, ja od razu sobie zapisuję. Tak, te relikty będę sobie już od razu zapisywał, dlatego że gdyby miało mi się coś skraszować, albo gra, w zasadzie to gra jakby się mi miała skraszować, to trochę byłaby dupa, bo no nie chciałbym powtarzać tego poziomu, a w szczególności właśnie tych poziomów z siatką, a to jest jeden z tych gorszych poziomów, który już mamy za sobą. Medieval Madness, poziom, gdzie dalej nie mam klejnocika, ale powiem wam szczerze, ten klejnot jakby zdobędę sobie poza anteną, ponieważ jakby poziomy, które chcę wam pokazać ogólnie, to są poziomy, gdzie albo to są z tajnego warp roomu, albo to są poziomy, gdzie jakby nie mogliśmy na początku klejnotu zdobyć, czyli na klejnocika, przepraszam, nie klejnotu, czyli na przykład kompaktor reaktor jest poziomem, który wam pokażę, dlatego że tam, jak widzieliście na początku poziomu, jest, są dwie ścieżki. Ta, którą jedziemy jakby do samego końca, czyli ta na wprost i po prawej stronie, gdzie było oznaczenie tym żółtym klejnocikiem, i jakby tą ścieżkę wam pokażę, nie? Ale to w sekretnym, jak będziemy robili sekretny warp room. I jeszcze ten, Banzai wam pokażę, nie? Bo tam jakby nie mogliśmy się dostać, bo potrzebowaliśmy czerwonego klejnocika, którego zdobyliśmy w poziomie Crash and Burn. Ale dobra. Medieval Madness. Czas na totalne cierpienie, tortury i wszystko co najgorsze. Jakby dzisiaj chcę się troszeczkę też skupić na tych najgorszych poziomach, bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że może się nie udać ten challenge zdobycia wszystkich jakby reliktów w takim jednym godzinnym odcinku. Ale no można spróbować, nie? Chociaż wolę zacząć od tych najgorszych poziomów, no bo no bądźmy sobie szczerzy, ale to są najgorsze poziomy w końcu, nie? I jakby nie lubię ich strasznie robić na relikty. To jest właśnie też między innymi jeden z tych poziomów, bo ja poziomów z Atlasferą bardzo, bardzo, bardzo nie lubię robić na relikty. To jest po prostu jakby cierpienie, męka, złość, żal, nie wiem, smutek, ograniczenie umysłowe. Wszystko w jednym. I wyrywanie sobie przy okazji włosów z głowy. A uwierzcie mi, to co dzisiaj zostanie wam zaprezentowane, to między innymi tak większość let's playerów gra. W sensie, jak robią oczywiście Crasha, na przykład takiego Draft of Cortex albo trójkę, to uwierzcie mi, wszyscy, praktycznie wszyscy, bez jednego wyjątku. W sensie co? Chodzi mi o to, że bez wyjątku. Nie wiem czemu to jeden mi się wcisnęło jako słowo. Bez wyjątku wszyscy rage'ują na reliktach. Tylko że nie jest to pokazywane, dlatego że jakby let's playerom bardzo jest wygodnie nie pokazywać reliktów. I tak, zanim ktokolwiek powie o tych hipokryto, sam nie pokazywałeś reliktów swego czasu. Tak, nie pokazywałem, bo uznawałem to za element, który nie jest fajny w oglądaniu, dlatego że no jest nudny dosyć. Przechodzenie tych samych poziomów, tym razem na czasówki.
Ale wiem, że ludzie bardzo domagali się jakby tych reliktów, żeby zobaczyć w takiej serii odcinkowej, więc oto i one. Teraz będziecie wiedzieli, dlaczego staram się jakby nie pokazywać reliktów w żadnym let's playu z jakiegokolwiek Crasha. Bo między innymi moje próby wyglądają właśnie w taki sposób, że poza nagrywaniem jakby skupiam się bardzo, nie to, że teraz się nie skupiam, ale ogólnie się skupiam, po czym jeden fałszywy ruch powoduje u mnie złość, zażenowanie, smutek, nie wiem, przegryzanie sobie warg, wszystko naraz. Nie wiem, czy to jest też dlatego, że chcę zrobić jak najlepiej te czasówki, no bo nie ukrywajmy, Szafira nie chcę jakby, bo z tego co wiem i z tego co dobrze pamiętam, to Szafir się nie wliczył jako 106%, a my tę gierkę robimy na 106%, co nie? Więc jakby chcę zrobić 106% i tutaj jest ta platforma, która się wieczność... No, która wieczność opada, nie? I od razu mówię, każdy szafirowy relikt, który się pojawi w tym odcinku, jakby to powiedzieć, będzie poprawiany już poza anteną, ponieważ nie chcę siebie denerwować, nie chcę was denerwować, ani nie chcę jakby no przeżywać tego na nowo. A wiem, że to już byłoby po prostu nudne widzieć 5000 razy tą samą trasę, tylko po to, by zrobić jak najlepszy relikt. Więc umówmy się, że po prostu... Umówmy się, że na pewno nie zostanę dotknięty przez Dingodile'a, bo Dingodile mnie, że tak powiem, powalił swoją męskością. I przy okazji nie wpadnę do wody, ponieważ Crash woli być śmierdzielem niż się kąpać. To jest w ogóle, to jest taka gówniana logika trochę w tej gierce. Crash jest w atlasferze i kiedy atlasfera styknie się z wodą, to Crash nagle nie wie czemu znika z niej, a atlasfera się niszczy. What? Ja rozumiem, gdyby to było, nie wiem, z jakiegoś takiego, z jakiejś tektury czy czegoś, ale ja tutaj... Sorry za to, po prostu telewizor mi się rozłączył, nie wiem czemu. Ten telewizor ma jakieś problemy sam ze sobą, nie wiem dlaczego. W każdym bądź razie... A raczej... Chciałem co innego powiedzieć. W każdym razie, o, to chciałem powiedzieć. W każdym razie... Dla mnie to jest gówniana logika. Okej? Okay? Dla mnie to jest po prostu gówniana logika. Nie wiem. Wytłumaczcie mi to, bo nie wiem co twórcy mieli na myśli, że atlasfera się niszczy. Zanim ktokolwiek powie, to jest element zamierzony, dlatego że Crash nie ma pływać w tym poziomie. Zanim ktokolwiek coś takiego napisze, okej. Okay. Rozumiem, ale ja tu chcę znaleźć jakąkolwiek logikę i wiem, że szukanie logiki w serii Crasha to tak samo jakby szukać logikę, nie wiem, gdzie, no, to tak jakby szukać logikę w, kurde, nie wiem, jak chcecie możecie zaświecić przykładem w komentarzach. I oczywiście teraz platforma, która 10 tysięcy lat spada w dół, ponieważ ma jakieś problemy albo ma wbudowany w swoim systemie Internet Explorer. No, na 100% tak jest. Dobra, lecimy górą. Górą, górą, górą. Miałem to w ogóle wyedytować, ale się tak rozgadałem, że raczej to zostawię. Przynajmniej zobaczycie od nowa, jak wygląda ta trasa. Au, au, au. Dobra. Teraz lecimy tędy. Nie wiem, czy dobrą trasę wybrałem. Raczej nie, ale... Lepiej tutaj nie cwaniakować za dużo. Jezus Maria, tędy. Boże, i widzicie, ja na takich pierdołach potrafię dużo czasu stracić. I to jest straszne. To jest takie bardzo przerażające wręcz bym powiedział. I tutaj znowu, widzicie. I właśnie na takich momentach ja tracę dużo czasu. I tego ja strasznie nie lubię. O, i proszę bardzo, widzicie, spadłem w dół. Crash po prostu z tego zażenowania popełnił samobójstwo. No nie! O, udało się, udało się, udało się. Dobra, dobra, jedziemy. Woo! Woo! Woo!
Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Woo! I w dół, do portalu! Jest! Woo! Jest, jest, jest! Jest platyna! Woo! Bo nie wiem, czy widzieliście, ale ogólnie fajną akcję zrobiłem, ale to zaraz wam o tym opowiem, kiedy zobaczymy się w Warp Roomie. Ogólnie akcja, jaką zrobiłem, to była taka, że... W sensie akcja, która była, to była taka, że ja jakby zrobiłem takiego... Tak po prostu zrobiłem rush, gdzie jak widzicie, albo jak widzieliście, była taka platforma, która opadała w górę i w dół. I tam u góry były cztery trójki, nie? To zrobiłem coś takiego, jak tutaj była ta taka platforma, co robiła coś takiego. Czyli wiecie, robiła tak, o tak, tak, tak. To na pełnym speedzie wleciałem, po czym jeszcze odbiłem się u góry i wleciałem na czwórkę. W sensie na te cztery skrzynki, które dają nam razy trzy do zamrożenia czasu. Więc póki co mamy dwie platynki, co jest bardzo fajnym wynikiem, muszę przyznać. Jestem zadowolony. Ten poziom sobie zostawię chyba już na sam koniec. Te poziomy zresztą też, bo to są już łatwe poziomy. Przejdźmy sobie teraz na czwarty warp room i zobaczmy tutaj poziomy. Weathering Heights. O nie! O nie, 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 nie. Crash Steroids. Droid Void. Avalan. Dobra, dobra, Droid Void, niech będzie. Miejmy to za sobą. Gdybym grał na emulatorze w tę gierkę, to tutaj z takich super duper ustawień musiałbym zmienić na takie najgorsze. I zanim ktokolwiek powie do mnie, że ej, skąd ty to możesz wiedzieć, Michał? O Let's Playa Chrystka chociażby, tak. Między innymi dlatego wiem, że musiałbym tutaj zmieniać ustawienia w tym poziomie, ponieważ ten poziom jest w jakiś dziwny sposób pobagowany na emulatorze. Zresztą w ogóle na emulatorze ta gierka też ma problem z framerate'em, zresztą na konsoli tak samo jest, więc tego. Dobra, weźmy te dwójki w razie co. Chociaż jestem wręcz pewien, że tutaj mi się platyny nie uda wbić, ale jeżeli wbiję szafir, to przysięgam, kurde, na Zeusa, na Prometeusza i na wszystkich, których tylko znam, że wścieknę się i kontroler od PS2 wyląduje w śmietniku. Nie no, żartuję, oczywiście tak się nie stanie, ale bardzo się wścieknę i na pewno wtedy będę żałował decyzji, że wpadłem na taki zarąbiście gówniany pomysł, jakim jest nagrywanie tych czasówek. Znaczy wiadomo, dla was to jest pociecha, uciecha, jak chcecie, nazywajcie sobie to jak chcecie. Dla mnie natomiast to będzie droga przez mękę, ból i cierpienie. No ale muszę dać sobie jakoś radę. Przynajmniej do tego momentu daję sobie radę. Oj, tu jest życie. To jest dla mnie takie zaskakujące, bo jak pamiętacie, w normalnie w Crashu Trójce, czy tam w Insane Trilogy, czy ogólnie w Crashach, jak są czasówki, to zwykle skrzynki wszystkie zmieniają się na albo zwykłe takie, o, takie tutaj brązowiutkie skrzynki, które ci nawet czasu nie dają, albo te z czasem, nie? A tutaj zostawili jakby skrzynkę z życiem. Nie wiem, czy to był efekt zamierzony, czy może twórcy zrobili małą gafę i zapomnieli o tym. Nie wiem, nie mnie oceniać to, dlatego że ja nie tworzyłem tej gierki. Aczkolwiek gdybym ja był w developingu tej gierki, to uwierzcie mi, wiele rzeczy bym naprawił i zrobił, że ta gra nie byłaby tak bardzo hejcona, jak jest teraz. I żeby nie było, zanim ktokolwiek tutaj wysnuje swoje teorie spiskowe względem mojej osoby, nie tylko ja hejcę tę gierkę tak bardzo. W sensie, to nie jest taka gówniana gra Crasha, że zaliczę ją do najgorszych gier Crasha, tak jak, nie wiem, dostał to Crash Boom Bang czy Crasha na telefon. Aczkolwiek uważam, że ta gierka, no sorry bardzo, jest przedstawiana jako super fajny prequel czy sequel, jak to było, gra, która jest następna w serii, chyba był sequel był jako chyba poprzedni, no w każdym razie kontynuacja Crasha Trójki i ta gra jest przedstawiana jako ta innowacyjna kontynuacja Crasha Trójki, gdzie co to jest za innowacja, skoro większość mechanik została zwalonych i proszę bardzo, jak na złość jest szafir.
Jak na złość. Nazwę to CCC. Jak ta, jak ten słynny sklep. Dlatego ten poziom, jak widzicie, minuta 25 miałbym golda. Znaczy, gdybym był troszeczkę wcześniej, to miałbym golda, ale że nie byłem, no to prawie pewnie przez te dwójki, bo te dwójki na 100% mnie spowolniły, więc te. Dobra, zróbmy sobie może, albo zanim zrobimy Crash Teroids, to zrobię teraz cięcie i pojawi się tutaj maska Aku Aku, bo jak wiecie, tutaj kolejna rzecz, co twórcy zapomnieli spaczować, że maska Aku Aku może być w czasówce, nawet jak weźmiemy zegar, więc sądzę, że to będzie dobry pomysł. Albo wiecie co, przemyślałem to i w sumie lecimy od razu na Crash Teroids. Bez zbędnego przedłużania. Jak pamiętacie, ciekawostka mówiła tutaj o tym, że przed wzięciem zegarka możemy jakby wlecieć w te takie, no, jak one się nazywają, te takie cosie, co jakby tą całą asteroidę chronią, więc myślę, że zróbmy tak, żeby po prostu potem już tylko tak, o, zniszczyć, nie? Więc wlećmy w to. Na pełnej. Au! Au! Zegarek jest dalej? Powiedzcie, że zegarek jest dalej. Ja go nie widzę, kurde, gdzie on jest? Ty, nie ma go! O lol! Czyli ciekawostka mnie okłamała. Czekajcie, ja w ogóle chyba się zabiję aż z wrażenia. Może to chodzi o najbliższy, że na początku lepiej od najbliższego zacząć, żeby potem ten. Może, nie wiem. Ale powinien być, bo on nigdy nie znikał jakoś. Ale mnie gra strollowała, ej, bez kitu. LOL? O co tu chodzi? Dobra, wlećmy w nich. Kamehameha, dawaj, ej. Kurde, to jest najgorsze, jak ja chcę, to oni nie chcą we mnie wlecieć, ale jak... Jak ja nie chcę, to oni wlatują. Właśnie to tak działa odwrotna logika w tej gierce, nie? Dobra, wlecę może w te. To wtedy sobie zginę i zobaczymy, jak to wygląda. Obadam jeszcze raz ten poziom. Jak to wygląda? 12%. Zero, jest. Dobrze. Straciłem życie, trudno się mówi, no, żyje się dalej. Tu mamy czasówkę. I teraz tak. Cały czas jest ta czasówka. I teraz co się stanie, jak wlecę w to? Ona jest w tamtym miejscu, pamiętajcie. Wlecę teraz sobie na przykład w ten punkcik. Lećmy tutaj, no. Pyk. Wracam. Jest! Dobra, możemy tak to zbugować trochę. Pyk. Jest dalej, spoko. A jak zestrzelę? Ten balon z życiem? Dalej jest, dobra. Czyli muszę zacząć od najbliższego i potem możemy sobie już lecieć z poziomikiem normalnie. Okej. To mi się podoba, bo to dzięki temu troszeczkę sobie ułatwimy tą czasówkę. Dobra, jest, zaczyna się. Ale ta jakby... Nie wiem, to ten obiekt, który musimy teraz jakby niszczyć, to trochę mi przypomina tą stację Cortexa, nie? O, życie sobie przy okazji możemy nadrobić, bo dostajemy owoce Wumpa. Ha, ha, Wumpa frutasy. O, mam dużo żyć, naprawdę bardzo dużo. Tak dużo jeszcze nigdy nie miałem w żadnej grze. O, no nie, na złość robią mi kamikadze, a byłem tak blisko. Na 100% udałoby mi się nawet taki mały mini rekord zrobić. W sensie rekord względem mojego starego let's playa, bo na starym let's playu miałem bardzo dosyć taki chujowy czas, łagodnie mówiąc. Muszę pamiętać, żeby to wypipkać, bo na let's playach mówię, staram się być... No staram się nie przeklinać. Więc... Myk! Myk! 24% i dalej jest czasówka. Super, świetnie.
Dobra. Zestrzejmy sobie teraz apteczkę. O Jezu, ale bezbek ze mnie. Ej, serio. Nie ma znowu czasówki. Co tu chodzi? Dobra, zestrzelcie mnie. Bo ja chyba muszę wlecieć w... Znaczy, no tak, no muszę wlecieć w to, a ja chyba zestrzeliłem tam tą asteroidę. Tą wiecie, to co ochrania ten... tą taką stację kosmiczną. Ale bezbek ze mnie, tak szczerze się przyznam. Taki beton trochę. Tracę życia, zyskuję życia. Co to w ogóle za czasówka jest? Coś w ogóle żyć się nie powinno tracić, nie? No ale jak się nie wleci w zegarek, to się traci, no niestety. Coś za coś, moi drodzy. Trzeba się czasami poświęcić w imię nauki. Na błędach, of course. Dobra. Wlatujemy w to. Pyk. Pyk. 24. Czasówka dalej jest. Trzeba zestrzelić zegarek. Dawaj. Dawaj. Dobra. Skrzyneczki. Szkoda tylko, że oni teraz chcą robić kamikazy, kiedy ja nie chcę. Widzicie, to jest taka głupia zależność w tej gierce. Że jak ja jakby potrzebuję, to oni nie chcą, bo mają mnie gdzieś. A jak ja teraz nie potrzebuję, bo idzie mi w miarę dobrze, to nagle oni się budzą i hej, pomożemy ci, wlecimy w ciebie, zrobimy ci kamikadze. Kurde. No ja dziękuję za taką pomoc, tak szczerze, bardzo dziękuję. To jest taka piękna pomoc, że dosłownie nikt tak nie jest w stanie mi pomóc jak wy, moi drodzy kompadre. Nie mówcie, że znowu zniknął. Nie, jest, dobra. Teraz jest zegarek. Jest, dobra, zestrzelony. Zdrowie. Skrzynka, żeby czas zatrzymać i go. Ja za dzieciaka bardzo nie lubiłem robić tutaj czasówki, przyznam. Ale myślę, że ten poziom jest w miarę do ogarnięcia. Zatrzymamy sobie tutaj czas. To chyba są same nawet trójki, szczerze. Tak mi się wydaje. Dobra. Zniszczona. Dobra, minuta 10. Zobaczymy, co to teraz będzie. Jest platyna, wow! Nice, to jest po prostu coś pięknego. Wow! Dobra, mamy platynkę honorową. Nice, nice. W ogóle ile mamy już reliktów? 4, czyli mamy 3 platynki i 1 szafir. No, nie jest źle, ale mogło być lepiej. Tak, nie ukrywajmy, mogło być lepiej. 64%, zupełnie jak Nintendo 64 i Super Mario 64, którego powinienem już dawno skończyć na kanale i w sumie kontynuować go swoją drogą. Dobra, wracamy do czwartego Warp Roomu, mamy tu póki co dwa poziomy zaliczone, to są takie dwa poziomy... Nie no, Crash Teroids jest w sumie fajnym poziomem, ale wolę go też zaliczyć, dlatego że wiem, że potrafi być bardzo upierdliwy. Coral Canyon, Wuthering Heights, myślę, że Coral Canyon, bo to jest taki gówniany poziom, zresztą czas tutaj to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Dobra, lecimy. Miejmy to już za sobą. Gdzie jest ten czas? Dobra, jest tutaj. Myk, 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 myk. Jeżeli tutaj będzie szafir, to nie ręczę za siebie. I to mówię już teraz jako taki trailer, który może się wydarzyć. Jestem, który jestem. Miałem telefon, który musiałem odebrać, innymi słowy.
Dobra, lecimy dalej z tym poziomem. Ja pierdziule. Nie, po prostu nie. Po prostu nie, jak ja już widzę, jak ten poziom będzie mi szedł, to już widzę, że to się źle skończy. To się bardzo źle skończy, już widać, że straciłem aqua. Tutaj wolę spamić, gdzie się tylko da, dlatego że tutaj są ryby, które potrafią cię też bardzo striggerować. Oczywiście również i bomby są, i nurkowie, którzy nie wiedzieć czemu chyba zapominają się wydostać do góry. Albo tak, to są martwe ich ciała. Jezus, ale creepy teraz moment wbił. To się creepy jakby teoria. No i widzicie, za moją creepy teorię macka mnie zarżnęła. Kurde, uwielbiam poziomy podwodne. Uwielbiam poziomy podwodne, moi drodzy. To są najpiękniejsze poziomy. Wcale to nie jest sarkazm. Wcale te poziomy nie są jednymi z najgorszych poziomów. Zaraz obok sekcji z siatkami w poziomach. I czemu ciągle przedstawiam sekcje, a nie poziomy z siatkami? Może dlatego, że są to poziomy chodzące, gdzie mają sekcje z siatkami. Nie no, po prostu kurde, uwielbiam. Poziomy podwodne to jest coś pięknego, nie? Nie ma nic piękniejszego. Serio. Zresztą co ja będę mówił, zagrajcie sobie sami, to zobaczymy, czy wszyscy tak będą kochali te poziomy podwodne w The Wrath of Cortex. Bo nawet widziałem, może nie na moim kanale, ale widziałem na różnych kanałach komentarze, gdzie było, że o, poziomy podwodne w tej gierce są innowacją, są lepsze niż w Crashu Trójce. Gówno prawda, tak szczerze. Te poziomy są jeszcze gorsze niż w Crashu Trójce, tak szczerze. Bo, no nie żeby coś, ale poziomy podwodne w Crashu Trójce jakby były trochę lepsze pod tym względem. No bo, jakby to powiedzieć. Jakby to tak powiedzieć. Nie było jakby tak bardzo upierdliwych wrogów i jacy są tutaj, tak szczerze? No dobra, tam są rekiny, tam są te takie rozdymki, te w sensie ryby, co powodują, że Crash zmienia się w jednego balonika. O, i proszę, i proszę! A miałem aku, którego straciłem chyba nawet. A tam była już końcówka, tak szczerze. Tak, by the way. A, i tutaj oczywiście śmierć. Mam! Bo po co mamy przechodzić normalnie? Nie no, weźcie co, po co? Po co my mamy, kurde, przechodzić normalnie poziomy? Weźcie mi, powiedzcie, po co się, po co człowiek ma normalnie poziomy przechodzić? Najlepiej niech rage'uje, failuje, najlepiej niech sobie wyrywa włosy z głowy, nie wiem. Niech, kurde, nie wiem, jakich tutaj epitetów użyć. Kurde, no nie gadaj, no nie gadaj! Musiałem się aż wydrzeć, nie, ludzie? Dobra, jest, udało się. Nareszcie doszedłem do chyba fajnej sekcji. Chyba, tak szczerze, bo tutaj... A nie, tu jest dużo skrzynek z czasem, no to... Aż takie złe chyba to nie będzie. Chociaż maskę straciłem i teraz dopiero zacznie się, kurde, problem! Ale nie, tutaj jest maska w sumie, więc nie ma problemu. Da na parzamy. W sumie jedyna pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o ten... O... poziomy podwodne, wow, to muszę aż powiedzieć, to to, że mamy ten... Death Tornado Spin. Woo! Wow! Dobra, dobra, naparzamy kwadrat, kurde, Crash. Dawaj. Pokaż swoją prawdziwą moc!
Kurde, na samym końcu zginąłem! Najgorzej, od nowa, no... Osoba, która stworzyła te poziomy, powinna, jak to powiedział Energik, zapierdalać na galerze. Przynajmniej teraz będzie udowodnione, że to nie ja przeklinam. Tylko... jakby... i kto inny przeklął. A użyłem fragmentu, żeby nie ja to powiedział. Zaraz wybuchnę! Naprawdę! Ryba! Ta malutka ryba powoduje, że Crash dostaje jakiegoś... traci aku-aku. To jest najgorsze. Dobra, jesteśmy tutaj, moi drodzy, ponownie. Ja pierdzielę, dawaj. Patrz, kurde. Patrz. I ucz się. Teraz utrzymamy już podwójnego aku-aku i kij. Nie obchodzi mnie to. Lecimy. Nie poddajemy się. Dawaj, kraszyk. Dajesz radę. Będą z ciebie ludzie jeszcze, kurde. Dawaj. W dupie miej tych płetwonurków, w dupie miej wszystko, po prostu leć do przodu. Leć niczym Formuła F1. Niczym Robert Kubica. Ale na odpowiednim torze. Z odpowiednią prędkością, bez żadnych wypadków. Leć, Adam Małysz. Teraz nie wiem, jak cię nazwać mogę, ale lecimy z koksem. Dawaj. Jedziesz z koksem. Prawdziwy speedrun się szykuje. O, tu była meduska. Meduska oficjal. O, płetwonurek. O, 3 sekundy. Dobra, ominąłem 3 sekundy. Lecimy w dół. Rybka. Dawaj. Jest exit. Jest. Dobra, goldzik. W dupie mam goldzik. Znaczy, w dupie mam powtarzanko. Mamy golda. Moi drodzy. Teraz pozwólcie, że tą sekwencję podkreślę to takimi słowami. Będę miał dużo pipczenia, uwaga. Jebany z dupy. Dziękuję za uwagę. To musiałem to podkreślić i wypipczeć. Dosłownie jest przynajmniej family friendly, ponieważ jest, jakby to powiedzieć, pipczenie. A nie zostawiam tak jakby gołych słów. Ale serio, nienawidzę tych poziomów. To są tak... Nie będę się zresztą już powtarzał. Walić poziomy podwodne. Jak jeszcze raz usłyszę, że ktokolwiek mi zachwali poziomy w The Wrath of Cortex i to podwodne, to naprawdę postaram się, żeby ta osoba, kurde, nie wiem, żeby do końca swojego życia nie zjadła już szyneczki pysznej. Dobra, Eskimo Roll. Lecimy z koksem. Dobra, Eskimo Roll. Tutaj naprawdę trzeba speeda zrobić już. Totalnie. Jakby to powiedziała Iwa, totalnie! W sensie Quiet Iwa, moja taka dobra znajoma i pozdrawiam w sumie Quiet Iwę. Choć pewnie nie będzie oglądała tego let's playa, to jednak mimo co pozdrowić zawsze można. Może nadarzy się okazja, że pewnie obejrzy lub coś. Dawaj! Chcę tutaj złoto, nie będę się jakby starał na platynę, no bo mam w dupie tu platynę, tak szczerze. W poziomach podwodnych zresztą też mam w dupie platynę, nie będę się jakoś starał, ponieważ szkoda moich nerwów, szkoda moich, tak naprawdę, mojego cennego czasu, bo i tak do wody wpadnę, żeby się upokorzyć. Szkoda, po prostu szkoda. Mówię to teraz z pełną odpowiedzialnością. Po prostu mam w dupie robić platynki tutaj. I już tym bardziej w takich gównianych poziomach, jakimi są poziomy z atmosferą, poziomy z siatką, poziomy podwodne. To są takie czarne owieczki w tej gierce. Ale teraz macie przedstawienie, jak między innymi wyglądają czasówki u niektórych youtuberów. Nie mówię, że u wszystkich, bo każdy jakby grę przechodzi na różne sposoby. No są tacy, co rage'ują przy czasówkach, jak ja na przykład, czy nawet Chrystek.
czy nawet, nie wiem, Pixel de Retro, mimo że Pixel nie nagrywał Crasha. W sensie nagrywał kiedyś, ale nie nagrywał tego Crasha, ani nie robił czasówek. Na przykład Bio. Nie wiem, no mogę wiele naprawdę twórców wymieniać. Serio, i czasami lepiej nie pokazywać czasówek. Naprawdę, czasami lepiej oszczędzić sobie, bo przynajmniej twoje gardło jest stabilne. A moje w tym wypadku podejrzewam, że już będzie niestabilne po tym let's playu. Że się tak wydrę, że kurde, będę miał zapalenie krtani. O, i proszę bardzo, Dingodile przewidział mój ruch i stwierdził, że pójdę spać. Okej, dobranoc Dingodile, miło było cię poznać. Fajny byłeś kiedyś w Crashu Trójce. A teraz zrobili z ciebie takiego zgorszonego trochę. Miałem w ogóle dzisiaj robić streama z Trowa, ale ze względu na ten obowiązki, jakie mnie czekają, czyli muszę dzisiaj o 15 z psem iść do fryzjera i tam poogarniać parę rzeczy, to no chyba przełożę to sobie dopiero na jutro. Ale jeden dzień różnicy chyba nikogo nie zbawi. Dzisiaj sobie zrobię taki montaż day, gdzie sobie pomontuję. Może nawet, no może nawet te relikty dzisiaj zacznę sobie montować. Ale przy tym, co ja widzę, to kurde, odechciewa mi się nawet montować takiego czegoś. Jak widzicie, 2 sekundy straciłem dlatego, że Crash nie potrafi w ogóle tą atmosferą. W ogóle sterowanie tą atmosferą jest takie drewniane lub, nie wiem, mogę powiedzieć nawet papierowe strasznie. I ludzie się potem dziwią, że o, bo ty rage'ujesz, bo ty ten, nikt ci nie każe ten. No okej, okay, nikt mi nie każe, ale kurde, dlaczego ja mam w sobie wzdusić złość? No ja jestem no tyle autentyko osoba, że wolę jakby to wszystko pokazać. No bo dla mnie osoba, która rage'uje, a tego nie pokazuje, bo woli to wyciąć, to jest trochę taka, no nie wiem, sztuczna. Wiadomo, no ludzie różnie reagują, ale ja na przykład wolę jakby, żeby ludzie się trochę pośmiali, bo ja wiem, że ludzie lubią, jak ja rage'uję i failuję. Zresztą Wrath of Cortex, którego streamowałem rok temu, jest też tego przykładem. Jak robiłem same platynowe relikty, które były swoją drogą bardzo chorym pomysłem i na szczęście w tej serii tego się nie podjąłem, bo serio, to by skończyło się prawdopodobnie tym, że albo bym trafił do jakiegoś szpitala, albo nie wiem, co by się stało, tak szczerze. Ale na pewno nic fajnego. Bo trafiłbym do szpitala, bo na zawał bym padł. Trójeczka znowu została ominięta. Najgorzej, najgorzej. Dobra, to jest jeszcze w miarę okej sekcja. O, uniknąłem teraz strzału Dingodile'a. Teraz też uniknąłem Dingodile'a. Dobry jestem, co? Wow, nie! Czemu tak? Dobra. Jesteśmy blisko końca. Tu już jest końcówka, naprawdę. Serio, nie żartuję. Ale dużo czasu stracę, dlatego że stoję w tym miejscu. Dobra, naprawdę nie obchodzi mnie to. Mnie nie obchodzi jakby platynka w tym poziomie. Ja chcę po prostu dojść do samiutkiego końca i skończyć ten poziom, i żeby zacząć zabrać się za takie fajniejsze poziomy. O, i tutaj fajnie mi to wyszło, tu muszę przyznać. Ale mam nadzieję, że nie spadnę do dziury. Błagam, błagam, proszę, proszę. Jakby nie chcę. Nie, 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 no nie, no nie. Kurde. ...27 sekund, kurde, to jest jakiś rekord teraz. O, i straciłem już czas. Dobra, zyskałem z powrotem. No i straciłem znowu. I jeżeli tu będzie szafir, to autentycznie mówię, kurde, nie wiem, co się stanie. Nie wiem, ale dobra. Nieważne, lecimy. To najgorsza, ta końcówka jest najgorsza, nie? Dobra, jest 53 sekundy, co mamy? Aaaa, wiedziałem, na złość, gra mi teraz na złość robi w ogóle.
Podejrzewam, że gdybym nie spadł, uwierzcie mi, że gdybym normalnie wleciał w tego boosta i... to ja byłbym w stanie, ale kurde, widzicie, tam mnie to spowolniło. Dobra. Walić to. Dobra, co tu jeszcze mamy za poziomy? Te? W ogóle trzy poziomy tutaj zostały, więc... Smokey and the Bandicoot. Może tutaj nie będzie wcale takich rage'y. Ja aż musiałem okulary zdjąć, bo serio... striggerowałem się do takiego stopnia, że to jest naprawdę przegięcie pały, ludzie. Moim zdaniem to jest przegięcie pały. Dobra. Walimy to, lecimy na pełnej. Nie ma to tamto. Nie ma co tutaj, kurde, pierniczyć farmazonów. Lecimy do przodu. Bez żadnego zatrzymywania. Lecimy po prostu jak najszybciej, żeby po prostu był jak najlepszy wynik. Tyle. Nie będę tutaj jakby się jakoś super starał, żeby ten, chociaż powinienem się postarać, bo tutaj w sumie, jak ciekawostka mówiła zresztą, trzeba być pierwszym jeszcze przy okazji, bo wtedy jak będę drugi, to nie uda mi się reliktu zdobyć. Dobra, pal gumę. Dzięki. Dobra, walić tą trójkę już. Jakiej nie mogę już jej zdobyć, więc tam... elo. Dobra, za pierwszym razem, first try. Yes! Co mamy za czas? Jest platyna, wow, okej, okay, za pierwszym razem, nice one. Mistrzu. Mistrzu, mistrzuniu, ma platynkę już. Ile w ogóle mamy platynek? Mamy tak, 4 platynki, 1 gold i 2 szafiry, najgorzej. Ale platynek mamy dosyć dużo, więc to jest dobry wynik. Może będę miał więcej platynek niż tych, niż goldów, to by było fajne. Dobra, to był trzeci warp room, teraz czas na ten warp room. H2O, no. Banzai, bonsai, seashell, shenio. Ja już mam rage, ja nawet tego poziomu nie zacząłem, ja już po prostu mam ochotę wyjść z domu, nie? Ja mam ochotę wyjść na dwór, na spacer z pieskiem, mam ochotę, nie wiem, wynieść śmieci, mam ochotę, kurde, nawet, nie wiem, zapisać się do kółka teatralnego. Wszystko, tylko nie przechodzenie tego poziomu. Naprawdę. O, Jungle Rumble, ale to zostawimy też na sam koniec, więc dobra. To jest fajny poziom, więc zacznijmy sobie go teraz. Może nawet uda nam się tam platynkę zdobyć, kto wie. Ach, lecimy sobie tym komarem, czy... to jest taki robotyczny komar. Wow, lel. Dobra, zaczynamy czasówkę. Może będę w stanie tutaj platynkę zdobyć, nie mówię, że nie, ale nie mówię też, że tak. Po prostu nie chcę nic obiecywać, ok? Tutaj jestem mega fest skupiony teraz. Dobra, jeden tam statek sobie, że tak powiem, zatonął. W fajny sposób. Tak sobie bożo zatonął. Boży stateczek, hehe. Takie nawiązanie od razu do Konona i Majora. Nie sądziłem, że do nich kiedykolwiek nawiążę w jakimkolwiek let's playu, ale spoko. To wszystko dobrze się skończy. Minuta, dobra. Minuta i 98 setnych sekundy. Jaki to będzie relikt? Platino! Oczywiście, że platino. Dobrze, dobrze. Dobra, mamy platino. Dobrze nam poszło. No nie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie.
Level 7. O nie, o nie, 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 nie. Po prostu nie. Nie, nie, ja się nie zgadzam, ja się nie zgadzam. Meta 23. Nie zgadzam się, nie zgadzam. Nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie ma takiej opcji w ogóle, nie wiem. Nie, nie ma takiej opcji nawet w moim telefonie. Po prostu się kurde nie zgadzam, wewnętrznie się nie zgadzam. Zgłaszam sprzeciw dla twórców. Po prostu to jest przegięcie pały, to jest po prostu solidne przegięcie pały. Te poziomy w ogóle nie powinny mieć miejsca w tej grze. To w ogóle twórcy powinni w ogóle zastanowić się nad swoim życiem. Tak szczerze. Że dlaczego oni tak bardzo spowodowali, że ta gra jest hejcona. Nie wiem, powinni się nad tym co najmniej zastanowić. Rasa porządnie. Ja nienawidzę tak tych poziomów z całego serca, że to jest naprawdę przegięcie pały. Dobra, mamy nietykalność. Woo! Dawaj, 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 dawaj. Mamy nawet ładny czas. Może się nawet uda za pierwszym razem, kto wie. Nie chcę jakby sobie, wiecie, robić przykrości, że o, nie uda mi się na 100%, ale wolę jednak być przygotowany na najgorsze, że jednak to nie będzie zbyt fajna, ekscytująca podróż po tym poziomie, no ale wszystko jest możliwe, że tak powiem. Może się naprawdę dużo rzeczy ciekawych wydarzyć. O, jedynki. Dobra, walić. Tam pewnie były jakieś skrzynki już. Naprawdę to walić. Ja chcę tylko goldzika w tym poziomie, ok? Nic nie chcę innego, tylko goldzika. Jak będzie goldzik, to będzie super, a jak będzie platyna, to jeszcze lepiej. Gdzie jest exit? Jest exit, dobra. 45 sekund, co mamy? O, platino, super. O, super, fajnie. Nice. Dobra, mamy platinę. I teraz, co by tu jeszcze zrobić? Banzai, banzai i to, co raczej zostawimy, więc może H2, oh no. Tak, skoro już zaczęliśmy podwodne poziomy, to już byśmy mieli to też z głowy. O, 69, bardzo fajna liczba, hehehe. Bardzo, bardzo fajna liczba, kurde. Zboczuchy jedne. Dobra, lecimy na pełnej, w H2, oh no, miejmy to już za sobą. Dobra, zaczynamy sobie od tej sekcji. No, a przynajmniej mamy maskę, więc jakiś plus jest. Szkoda, że nie mamy podwójnej maski, to by było jeszcze lepiej, ale... Nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego. O, i straciłem maskę, ponieważ kontakt z Nitro, z Niakiem. Nie no, dobra, nie będę sobie tak śmieszkował. Chociaż... Lubię nawet Nitro z Niaka. Spoko, to jest twórca. O! No i zostałem trafiony przez bombę. Z kapitana bombę. Bomboladę. Nie, ale tak szczerze to teraz jestem ciekaw. Mam nadzieję, że oglądając na bieżąco będziecie mi jakby też wypisywali swoje, no, nieulubione poziomy na czasówki. W sensie, jakich poziomów tam bardzo nie lubicie. No ja na przykład, jak widzicie, poziomy podwodne darzę ogromnym szacunkiem. Kappa. To jest ogromny szacunek. No nie ukrywamy, to jest szacunek przez małe S. A jeszcze mi Cortex Vortex został, a właśnie! O tym poziomiku zapomniałem, no, ale jestem szczęśliwy. Hashtag sarkazm. Tak bardzo szczęśliwy to dawno nie byłem. Hashtag po raz kolejny sarkazm.
Ale myślę, że osoby, co potrafią u mnie wyczuć ten sarkazm, będą wiedziały, kiedy ja mówię na prawdziwie, a kiedy nie. W sensie, kiedy mówię prawdę, a kiedy nie. Już mi się język plącze, bo za długo nagrywam. Czas to zmienić, czas zaraz skończyć, hehe. Nie wiem, no mówię, dzisiaj się chyba bardziej skupię na Crashu, bo chcę to nagrać, chcę mieć jakby mały zapas. Tym bardziej, że już i tak to raczej, nie wiem, dam ankietę w sumie, czy ludzie chcą taki długi odcinek, czy nie, z Reliktów. Czy jakby podzielić to, chociaż nie wiem, nie mam zdania. O, dobrze, tu już poszło naprawdę super. No lepiej być nie mogło. Poczekamy sobie teraz na tą bombę. Super, to było dobrze przemyślane. To była Pro 60 akcja. I dobra, zaczynamy sekcję normalną Crasha. W sensie tą taką chodzącą, bardziej mi o to chodzi. I tutaj teraz lecimy, kurde, na pełnej, bez żadnego opamiętania. Wszystko, kurde, niszczymy na swojej drodze, poza nitrosami i tam innymi skrzyneczkami, którymi nie powinniśmy niszczyć, w sensie poza tymi czasowymi. Lecimy po prostu do przodu, bez żadnego opamiętania, bez żadnych ceregieli. Tak, zdjąłem okulary, dlatego że ten poziom jest o tyle taki trochę śmieszna rzecz, bo ten poziom jest o tyle ciemny, że ja nawet w okularach nie widzę. Jeżeli chodzi o ten level. O! No nie! Od zera do bohatera! Okej. Okay. Tu jeszcze jako tako sobie żyję. Jak widzicie, tutaj straciłem ostatnio maskę, ale teraz mam podwójną maskę, więc... Oj, teraz mam tylko już samą maskę, ale... To już tam jakby nie jest dla mnie bez różnicy, bo tu zaraz jest końcówka poziomu. I super, 53 sekundy. Co mamy? Goldzik. Zadowala mnie bardzo goldzik w tym poziomie, powiem szczerze. Zadowala mnie. Dobra, jesteśmy z powrotem i teraz... Ile tam trzeba było? 50 sekund. Może sobie poza anteną poprawię. Tak, naprawię. Okej, okay, spoko. 70%. To jest zadowalający wynik, muszę przyznać. Zadowalający. Bardzo fajnie. I teraz idziemy sobie na pierwszy warp room. Tak jest! Tutaj też są chyba poziomy, których nie lubię. Nie, chociaż... Bambuzlet, a zapomniałem o tym poziomie. Jezus, jak ja nienawidzę tego poziomu, ale dobra, Tornado Alley. Dobra. W sumie Tornado Alley nie jest takim złym poziomem, nie? No co tutaj trzeba robić? Naparzamy w te. To jest akurat fajny poziom, ja jakby mówiąc o gorszym poziomie trochę, którego nie lubię trochę robić te czasówki, mówiłem o Bambuzlet. Pamiętam mój stream, jak ja chciałem pobić po prostu rekord i zrobiłem tam w parę sekund Bambuzlet. Pamiętam to, kurde, to było niezapomniane przeżycie, szczerze. Serio. Ogólnie ten poziom jest dosyć łatwy, jeżeli chodzi o tę platynkę. Serio, tu bardzo łatwo platynkę zdobyć. Mam nadzieję, że mi się uda, ale... Wiecie, klątwa Let's Play robi też swoje. Zapamiętajcie to. Bo klątwa Let's Play będzie na tegorocznej maturze. I to mówię serio. Będziecie musieli wymienić definicję klątwy Let's Play. Dobra, jaki ten relikt? Platino, bardzo łatwo. Platino, Platino, Superansko Fernando.